wiedzieli, w którą stronę chcemy iść. Santa wpłacił 10 zł. Fryzura fresh, kamera fresh, moja wypłata no, się sieci. No, jak dobrze, ktoś dostał się wypłatę, pochwalcie się. Ja nie narzekam. Możecie mi opowiadać, ja lubię słuchać. Ja się nie dostałem wypłaty. Miłość teraz pokażesz. Ampersand, podkreślenie ampersand. Człowieku, nienawidzę cię. Mam wrażenie, że to jest jedna osoba. O mój Boże, dobra. Teraz... Dzień ojca, kochani. Gdzie są życzenia dla mnie? Złotych. Potwierdzam. Mijałam ci zbiegającego wuja XD, zauważyłam w ostatniej chwili, bo oślepił mnie to blask. Serio? Ja nie mogę. Ja kurde się teraz będę stresował. Miłość, to jest piękna rzecz. No i co się zacina? Teraz internet. Lecz Jara wpłacił 10 złotych. Dobry wieczór, wuja. Przed oglądaniem jest pytanko. Jaka jest twoja ulubiona postać z Jojo i dlaczego? Ja na przykład mam ironicznie schylne z Butcia Ratim. Słuchaj, Jotaro. Na pewno Jotaro. Głośna impreza Buddy Illegal Zone zaliczyła kilka wpadek i spotkała się z mocą krytyką uczestników. Przepraszam, tak w końcu ogarnąć. To jest dramatyczna sprawa. Ten dach bez przerwy przecieka. Kochani, proszę, zmobilizujmy się. Proszę, uzbierajmy dzisiaj w końcu ten zajebany dach. Miłość, to jest piękna rzecz. No to teraz podajcie życzenia. Witajcie czat i witaj wuja. Mam nadzieję, że mieliście super dzień. Dzięki. Jego zastanawiam się, czy to potrzebne jest kolejny komentarz. Tym razem pomiędzy nimi ma prostrację. Jeśli oglądaliście jeden z poprzednich odcinków newsów, to wiecie, ale dla wszystkich, którzy akurat nie widzieli, prostrację na kolejny. W niedzielę prosiłem o trzymanie kciuków za egzamin. Trzymane. Dzisiaj miałem zdałem najtrudniejszy. Można oglądać streaming, czytować. Hej, gratulacje, ogromne. Kierdolcu. Magiczny gibonec wpłacił 10 zł z okazji Dnia Starego Pijanego. Chciałbym życzyć naszemu wuja dobrego zimiora. Pozdrawiam z rodzinką. Wypiję twoje zdrówko po streamie. Kiedy wywiad z Mają Staśką? Maja nie dała jeszcze znać, mam nadzieję, że w piątek albo w niedzielę. Jak nie, no to najwyżej będzie przesunięty. Ten koleś Odelon wpłacił 30 zł. No fajno, katolicy przychodzą, słuchają mszy świętej, a nie wpłacają na dach, tragedia. No, ja wymienię osoby na czacie, które do tej pory nie poniosły opłaty. Asza, Wiktoria, antyinteligent, to nazwa sama wskazuje dlaczego. Paulusiek, Arej, Kate, siedzą i za darmo. Ten z czatu, co nudzi o autach, wpłacił 10 zł. Ej, zajebiście, szczerze? To jest jedna z rzeczy, które miałem tak w głowie, jak zaczynałem tam wstawiać, że ćwiczę. Miłość, to mam szczerą nadzieję, że ktoś zacznie przeze mnie ćwiczyć. Będzie mi zajebiście. Z jakiego powodu moje pole prawej gro wpłacił 10 zł i 69 groszy? O, dziękuję. Skręt jądra największy koszmar. Nigdy nie miałem, nigdy nie chcę mieć. Nie do czego nie przeczytałem. Miłość, to dziękuję za 20 euro. Wypłata w piątek, a co tam? Boże, dziękuję. Teraz 02 wpłacił 10 zł. Cześć, chuja. Miałem powiedzieć, jak poszły egzaminy. Chujowo. Plus mam problem ze znalezieniem mieszkania, ale jest z treami humor lepszy uśmiech. No to choćby tyle. Mam nadzieję, że wszystko uda wyprostować, będzie czego. Tylko mam Mateusza z jeden z TikToków, w którym parodiował on głos Queen on the Black. I na koniec mam coś, czego możliwe, że się nie spodziewaliście, chyba że wrzuciłam twarz na mnie, tylko że się nie spodziewaliście. Mam TikToka Mateusza Cicińskiego, który też sam mnie znalazł. Jakby w ogóle nie uważam, że to szkodzi. Tak? Dziękuję ci za herbatę Bożą. A czy zabrałabyś Bożą kolę? Dlatego, że nie muszę teraz pokazać. Czy to jest wojna czy 21 zł i 37 groszy. Funne walentyny lepsze od Jotaro. Każdy ma swoje preferencje, przykro mi. Dzięki Beach Witch za zapisy, wspieranie. I możemy w ogóle zdelegalizować papierosy i alkohol? W ogóle, jakby, po prostu nie miłość teraz pokażesz. No i... Co dzisiaj mniej więcej chcielibyśmy, aczkolwiek widać spóźniamy się trochę z startem. Tak oryginalnie to mieliśmy startować jakoś teraz, no nie, ale no, dużo jakichś tam rzeczy powyskakiwało, wiadomo jak to jest. Ciężko o czas, dopóki się nie zacznie czegoś mocno cisnąć, no to wtedy już ten czas się zawsze znajdzie. Trochę problem mam z tym, no bo czy możemy już przestać mówić o tej dziewczynie? Rosacja stwierdziła, że był to wyjątkowo zły pomysł i dodała również, że Spysiński zbyt mocno opiera swój kontent na Juce i to nie tylko na YouTube, ale również na innych mediach społecznościowych. No i pojawiła się odpowiedź Mateusza, który wprost przyznał rację prostacji, a nawet poniekąd podziękował jej za to, że poruszyła ten temat stosunkowo delikatny sposób, dając mu do zrozumienia, że przesadza. Prostacja nagrała film komentując moje zachowania oraz TikToka. Uśmiecham się z trzech powodów. Po pierwsze, niejako rację, po drugie, jest mi niezgubio, a po trzecie, cieszę się, że ona to nagrała, a nie jakiś inny twórca, który najprawdopodobniej zjechał mnie o dołu. A to już rozszerzył wątek o to. Nie wiem, o co chodzi. Wiesz co, ostatnio się taka mała wymiana, nie tylko jakaś drama, czy coś pojawiła, no bo prostracja skorotowała Mateusza za to, że nagrywa za dużo kontentu po pierwszej Julce, a w szczególności za to, że nagrał TikToka, gdzie jakby proponuje zrobić jakiś taki trend, że wszyscy udajemy przebity głos Julki. I tam udawał właśnie ten zachrypnięty, charakterystyczny głosik. No i prostracja powiedziała, że hej, stary, to już jest mocno niefajne. Mateusz powiedział, że ja jasno rozumiem i dziękuję za krytykę, więc zachował się spoko. Czy poruszyłem komentując tę sprawę? Czyli, że... Miłość, to jest piękna rzecz. No. Radzki, wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszego dnia wuja wpłacił 10 zł. Mam wypłatę co piątek, bo pracuję przez agencję znowu i o ile jest łatwiej oszczędzać. To utrudnia finance hecka, że teraz chcemy wynająć dom, to stres. Rozumiem. A mówiąc o tym, żeby mówić, finalnie tak o tej osobie mówimy, dając jej uwagę. Jasne, winu. Tam się będę za miesiąc przenosił, więc zobaczymy jak będzie. W kontekście, ale jednak, dodał również, że w tej sprawie jest zawarty odwieczny dylemat komentarii, czyli że nagłaśniając daną sprawę... Miłość, to jest piękna rzecz. Prawdziwy student. Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Ja nie rozumiem, w którym momencie te streamy stały się hubem studentów, gdzie robimy sobie kółko wsparcia i opowiadają, jak egzaminy idą. To jest jakoś od jakiegoś czasu się to dzieje, że większość streama właśnie mamy rozmowy studenckie. Dziękuję ci bardzo. Aby o kimś nie mówić, finalnie tak o tej osobie mówimy, dając jej uwagę. Jasne, w innym kontekście, ale jednak. Dodał również, że w tej sprawie jest zawarty odwieczny dylemat komentarii, czyli że nagłaśniając daną sprawę, dany problem, jak ciągle omawianą osobę. Sam o tym wielokrotnie myślałem. Wiele afer pokazuje, że info wychodzi na kolejnych tamach, chociażby w liczbach na social media. Pamiętam też, że kiedyś nagłaśniało niebezpieczne pranki i pojawiały się komentarze od zachwyconych osób, które bawią taki kontent. To był dosłownie. Promień komentarzy, ale takie też były. Czy to oznacza, że nie warto nagrywać komentarzy? Oczywiście, że nie, ale warto mieć tego świadomość. No ale dopóki my dajemy jej tą pożywkę, to komentarze się strasznie obecnie. Ja nie lubię, jak ktoś mnie nazwie kanałem komentarzy, bardzo nie lubię. Sam jak ogniem już unikam bycia w ten sposób kojarzonym. Staram się jak mogę, żeby być kojarzonym jako Dominik Boss, który robi jakieś rzeczy i może to być wygłupianie się i śpiewanie sobie na streamie, może to być skrytykowanie czegoś, może być pokazanie wam, nie wiem, muzyki, która mi się podoba. I bardzo nie chcę być kojarzony z komentarzy z tego powodu, że komentarze się strasznie spudelkowaciło. Niestety. I to tak w opór. I obecnie nie wiem, czy mierzę to w jakąś taką dobrą stronę. Magda, dziękuję. Miłość, to jest rzecz. Magiczny gibonec wpłacił 10 zł. Jeżeli chodzi o sprawy studenckie, to chciałbym się zapytać o oficjalne nazwę mecz we flanki. Najpierw czytałem mecz, ale potem patrzę mecz we flanki, trochę nie wiem o co chodzi, sorry. Pani się zgadzam, ale występuje tu niejako paradoks, bo nawet jeśli będziemy mówić otwarcie, żeby o niej nie mówić, to i tak będziemy o niej mówić. I kilka osób na pewno zainteresuje się tematem i to nie pójdzie. I tak samo jest z komentarzy. Z jednej strony sam pietrożek. Dobra, to będzie ostry take, ale w tym momencie uważam, że Pudelek mi sami robi lepsze komentarze niż komentarze, bo komentarze robi gorszego Pudelka. Czasami, nie zawsze, są oczywiście przykłady bardzo pozytywne, ale no niestety, nie wiem.
strasznie dużo osób wzięło sobie to za cel sam w sobie, żeby być tym kanałem komentarzy za wszelką cenę, a chyba w wielu miejscach przestało chodzić o ten trochę ludzki aspekt. Nie wiem. Ja mam nadzieję, że mnie trochę streamy ratują i jednak staram się, żeby ten kanał był kanałem człowieka, mimo wszystko. Mimo, że poruszamy dużo takich tematów, ale no nie wiem, nigdy nie jestem już wymieniany na tych magicznych listach. Ostatnim razem kanałem komentarzy zostałem nazwany, jak Maja Staśko zrobiła film, gdzie opowiadała o kanałach, że jest za mało kanałów damskich. Maja, z drugiej strony natomiast dajmy temu samą reklamę, prawda? Antyreklamę, ale zawsze znajdzie się kilka osób, które odwiedzą tego twórcę. Ostatecznie Mateusz złapał jeszcze szerszą refleksję i stwierdził, że nawet pomijając tego TikToka, generalnie zbyt często mówił o Julce i że pora to mocno ograniczyć. Tak więc wychodzi na to, że w tym wypadku w komentarzach chodzi o tym, że Spysiński ma obsesję na punkcie. Ej, w ogóle muszę się pochwalić, byłem dzisiaj na zajęciach z pracy nad głosem, pierwszy raz w życiu. Tutaj mocna inspiracja, pani obecna na czacie, Nadia Chomorata. Poszedłem do tej samej nauczycielki, do której ona chodzi i dzisiaj miałem pierwsze zajęcia z pracy nad głosem, więc jestem w chuj dumny z siebie. Znaczy pierwsze zajęcia to dużo nie było przerobione, bardziej uczyliśmy się dopiero ćwiczeń. To są takie same, jak ktoś chodzi na zajęcia śpiewu, to są bliźniaczo podobne zajęcia, tylko że ja do tego podchodzę na zasadzie, żeby pracować nad wzmocnieniem na przykład, okej, macie jakieś tam ruchy żuchwa, macie jakieś ruchy językiem, to wiadomo, w języku jestem perfekcyjny. Ale jeżeli chodzi o ruchy ustami, to już niekoniecznie. I mamy tutaj trochę zbyt drętwe mięśnie, słabo operujące, więc będę musiał na przykład mocno ćwiczyć nad tym. Praca nad oddechem, no nie? Różne tego typu rzeczy. Więc mam cichą nadzieję, że za jakieś parę miesięcy będę brzmiał znacznie, znacznie lepiej niż teraz. A w tej pracy jednak operowanie głosem jest elementarne. Minął The Black, było ziarno prawdy. Nie twierdzę, że miał obsesję, ale że faktycznie zdecydowanie zbyt często poruszał jej temat. Dobrze, że to dostrzegł, przemyślał sprawę i wyciągnął wnioski. Ja mi za swoją obronę zrobiłem głupotę, ale głupotą nie był ten jeden film. Głupotą było gadanie o niej nieustanne. Poleciałem za daleko, na szczęście lekcje. Jak z Placu Trzech Krzyży się idzie w stronę Witkaca, to jest ulica Bracka? Chyba ulica Bracka, no to tam jest szkoła. Naprawdę się z tego bardzo cieszę. Na TikToku będę mógł użyć coś innego. Gitarę mam. Może w końcu ją nastroję. Cieszę się, że się dogadali, że obeszło się bez dramy i w zasadzie wszyscy są szczęśliwi. Frustracja po ocenie wytknęła problem i doprowadziła do zmiany, a Mateusz dostrzegł ten problem i zapowiedział poprawę. Jak widać, można normalnie pogadać poprzez filmy na YouTube. Nie trzeba walczyć, można dojść do porozumienia i rozejść się w pokoju. No i też oszczędziliśmy sobie kolejnych danych komentarzy. Politycy szukają wszelkich możliwych sposobów. Nadia napisała na czacie. Spoko, mi się bardzo podobało. Nadia tam chodzi od dłuższego czasu. Ale ona troszkę pod innym kątem chodzi, no dlatego że ona rapuje, więc u niej w te lekcje bardziej idą w stronę śpiewu. No u mnie chodzi przede wszystkim o to, żebym był dobry w tak zwanej emisji głosu. Aby ociepić wizerunek i dotrzeć do nowych. Chciałbym kiedyś brzmieć jak kurwa awizowy Wojciech Mann. To byłby zajebisty. Wyborców. Tak się składa, że młode pokolenie coraz rzadziej ogląda telewizję, za to mnóstwo czasu spędza w internecie, w tym głównie w mediach społecznościowych. Tak, Kitsune, zapraszam na naszego Discorda, bo dalej widzę jest kopek do adoptowania, więc jak coś to wrzucam link, invite people. Możecie tam wpaść i jest od awizary kopek do zdobycia. Dobra, tam dostrzegło to wielu polityków, w tym Donald Tusk, który jest widoczny na wielu platformach, a ostatnio również pojawił się na TikToku. Dzień dobry. Zaczynamy. Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie, białe jest białe, a czarne jest czarne. Walczymy o to różnymi metodami, które są... Robienie TikToków przez polityków jest bardzo ważne. Nieważne z jakiej opcji politycznej. Live, wtedy to gwarancja z danego egzaminu. Miłego no mam nadzieję. Ktoś dzisiaj napisał, że nie poszło najlepiej, więc musicie wyrabiać normę. Dopuszczalne, żeby paliwo było droższe. Rząd jest miłość, ten, to jest najtańsze, a nie najdroższe. Jeśli poprzedni raz płacił 10 zł. Kanał człowieka. Nie czuję się uwzględniony. Dziękuję, do widzenia. Co ja mogę powiedzieć? Pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję. A z tym się zgadzam. Jak widać, Tusk postawił na prowokacyjną formę z odwołaniem do słów Jarosława Kaczyńskiego. W tym momencie TikTok ma ponad 300. Nie wierzę, że na tym etapie polityk taki jak Donald Tusk może zyskać sympatię nastoletnich odbiorców na TikToku. Po prostu nie wierzę. Miłość, że strasznie szokują z tym TikTokiem, ale strasznie nie wierzę. Płacił 10 zł. Wczoraj odebrałam mailu ze spaczką. Dużo osób odebrało ostatnio, co? Super, fajnie. Jest szansa, że będzie jeszcze możliwość zakupić jakieś tam bardzo pojedyncze, dlatego że tak jak mówiłem ostatnio, przeliczyliśmy, jest trochę na przykład takich rzeczy, że ktoś zamówił, ale anulował. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo zamówień przy wyprzedaży, więc jakaś mała ilość, raczej też jakaś mała ilość toreb pojawi się ponownie, dam znać na streamie i radziłbym wtedy już szybko kupić, bo to się wyprzeda w sekundę najprawdopodobniej, bo to będą bardzo, bardzo, bardzo pojedyncze egzemplarze. Więc możliwe, że w piątek albo w niedzielę dam sygnał, że jeszcze coś tam zostało z tych. Tylko prosiłbym już bardzo wtedy o opłacanie zamówień, żeby nie robić nikomu problemu. 120 tysięcy odtworzeń, co można uznać za całkiem niezłe. Akane 150 złotych, no pierwszy raz będę musiała obejrzeć zapis, wpłacił 10 zł. Jutro mam egzamin i mam nadzieję, że wasze magiczne trzymanie kciuków zadziała. Czuję, że nie mam w nikim wsparcia, dlatego te live'y to takie moje safe space. Fajnie, że się dobrze na nich czujecie, o to chodzi. Po 9 latach na Polibudzie, jak słyszę o uczelni publicznej, mam ciary. Ale jak ktoś ma taki fetysz, żeby ktoś go poniżał, to polecam. No, uczelnie publiczne są bardzo różne. Z tego co zauważyłem, to w ogóle strasznie mentalność się zmienia z uczelni na uczelnię. Nawet nie chodzi mi o to, że już z wydziału na wydział, bo to też, ale między uczelniami są tak kompletnie inne klimaty. To nowe konto i że chodzi o politykę na TikToku. Sprawę skomentował rzecznik PO Jan Grabiec, który stwierdził, że celem konta Donalda Tuska jest docieranie z informacjami związanymi z polityką. Nie chcemy pomijać TikToka, medium, w którym odbiorcami są młodzi Polacy i pragniemy tam dotrzeć z informacjami dotyczącymi polityki. Ludzie szukają tam rozrywki, ale również informacji, szczególnie te podane w krótki związek sposób, cieszą się tam zainteresowaniem. Nie chcemy rezygnować z możliwości komunikacji w tej formie. O ile ten pierwszy filmik ma związek z polityką, o tyle kolejny w sumie nie bardzo. Tym razem Donald Tusk nie komentował czyli słów, tylko zbijał piątki z fanami. Tak pojawia się też slow motion, jak zbija żółwika, co chyba miał razać, jak jest młodzieżowy i wiecie, na czasie. I to już taka nudna klasyka znana ze sposób wyborczych, którymi jesteśmy epatowani przed wyborami. Zastanawiam się, w jakim kierunku pójdzie Tusk na TikToku, bo... Ej, film o niebieskim pierdolcu jest pierwszy na 10 na kanale. Nice. What the fuck? 1 na 10. 2 godziny 20 minut, 36,9 tysiąca odtworzeń. Realnie, nie wiem, ile wam się wyświetla. Dobrze, twórca ma na żywo dostęp do licznika. On się trochę różni, z reguły jest trochę większy. Coffee Jelly, dziękuję ci pięknie, wspierającego. Co, jak wam się podobał ten film? No tutaj trzeba oddać. Montaż nie był mój, montaż był perfekcyjny, także wszystkim dziękujemy z całego serca wszyscy. Jednak powrót do na stare śmieci, jeżeli tak mogę powiedzieć, nikt się nie obrazi, to jest to. Taka, to jest w ogóle zabawne, bo zrobiliśmy coś na zasadzie nagranie w formie improwizowanej. Oczywiście zresearchowałem sobie bardzo dużo na ten temat, ale nie miałem skryptu, tylko improwizowałem. A montaż oddaję do osoby, która wiem, że jest zajebista w montażu. NN, dziękuję ci bardzo za wspieranie. No bo wiecie, jak ja montuję, to u mnie bardzo często chodzi na ten problem, że ja nie zawsze mam czas zmontować tak, jakbym chciał zmontować, więc muszę podejmować często decyzje, żeby czegoś nie zrobić tak, jakbym chciał zrobić. W sumie mógłby nagrać jakieś tańce z Fortnite'a, które poszłyby viralem, albo ogólnie podążać za trendami i nagrywać je w kontekście polityki. Niestety raczej do tego nie dojdzie i będzie to standardowy kanał polityka, a przynajmniej tak można interpretować słowa rzecznika PO, ale kto wie. Zgodnie z zapowiedziami wczoraj odbyła się długo wyczekiwana walka Denisa Załęckiego z Don Diego. Sama walka trwała 3 pełne rundy, przy czym dwie pierwsze były w sumie spoko, ale trzecia... A i w ogóle wiecie, że Bartuś montażysta właśnie od Kryspina się wywodzi, że ona go znalazła i wdrożyła w montaż.
To jest niesamowite. I teraz dwie osoby, które uważam, że na przykład jest Patka na czacie i Patka montuje bardzo fajnie, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale dwie osoby, które w mojej opinii montują najlepiej ze wszystkimi, z którymi pracowałem, są ze sobą gdzieś tam blisko skonektowane, no nie? To jest kurwa jak w Gwiezdnych Wojnach, że jest uczeń jest mistrz. To nie było tak ekscytująca. Po krótkiej wymianie Dondiego przed długi czas unikał konfrontacji z Denisem, co w kontekście planu na walkę było jak najbardziej skuteczne, ale też niestety nudne dla widowni. Siłą rzeczy miłość teraz się cały czas przyjmuje, myślę, że to było najważniejsze. Kolejna studentka, tym razem ze SGH, uczyłam się, a zawsze rano nadrabiałam streamki, wpłacił 10 zł. Sesyjka zdana tylko 3,4,5, reszta 5, no i liczę na fajne stypendium. Pozdrawiam resztę studentów, a szczególnie fellow kids ze SGH z Globala. Ciekawe, jakie stypendium macie na SGH, pewnie fajniejsze niż na... SGH nie jest publiczny, czy jest publiczny? Fakt, nie pamiętam. Mniejsze, żeby mieć spokojnie poukładane w głowie i przypominałam sobie tylko, co tam na treningach było, jak zrobić, żeby zrobić to lepiej niż się. Unicorno-popcorno wpłacił 20 zł. Dobra tam, dramami, ale ważniejsze jest to, że zrobiłem zajebisty dom w Simsach i jestem z siebie dumny. Ej, gratulacje, fajnie. A czas nie poprawia, że jest publiczny. No tam się pomyliło. Diego Kubiszyn poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Ta długa walka była jak najbardziej na rękę organizatorom, bo gdzieś leciało widmo szybkiego finiszu i zakończenia transmisji. Mimo wszystko i tak byliśmy świadkami prawie godziny lania wody, czyli wywiadu z Alberto Dugielem Śmilką, które były przeplatane skrótami walk. Nieco się tym faktem zirytowałem i napisałem na Twitterze, że już przesadzają. Z tego zapraszam samego Twitterka. Jeśli prześledzicie hashtag hajli, to zobaczycie, że takich osób jak ja było zdecydowanie więcej. Nie zaskoczę was, jeśli powiem, że jednym walka się podobała, a innym nie. Przy czym osobiście czuję niedosyt. Może to kwestia ogromnego hajpu, przekładania, oczekiwania, ale po prostu liczyłem na więcej akcji, szczególnie w trzeciej rundzie, gdzie widać było, że Denis jest mocno zmęczony. Podam rękę tylko i wyłącznie za sposobową osobą walkę. Tylko nie podoba mi się to, że w kurczę walczymy gość jest miłość, ale pokażę się do trzeciej rundzie odpowiem ze szkół. Mordę, jakbym normalnie zobaczył czadą, bym tak nawiął na lufę, bo mu taką tubę sprzedał na mordę, żeby go się wywrócił, od razu by było jojojojo, chłopaki, jest tutaj na przykład policja, tak, żebyś do mnie uciekł. Elo. Mam pytanie celowo do osoby spoza otoczenia. Zwolniłby się zgłaszając, mobbing, przez stronę menadżera, ale wpłacił 10 zł. Mogłoby się to nie sposobać z dyrekcji i narobi syfu na mieście. Czy odszedłby z nie robiąc nic, żeby mieć spokój? Kompletnie szczerze, części czatu się nie spodoba moja odpowiedź, ale zależy od wielkości też miasta i zażyłości danego środowiska zawodowego, bo wyobrażam sobie, że gdybym na przykład miał taki problem w mniejszym mieście, to pewnie, kompletnie szczerze, nie, pewnie bałbym się, że mogę sobie zrobić pod górę, jeżeli chodzi o znalezienie przyszłej pracy, więc pewnie najpierw bym się postarał znaleźć pracę, a potem ewentualnie zastanawiałbym się, czy jestem w stanie jakoś to poruszyć, żeby nie ponieść też przykrych konsekwencji mówienia na głos, no nie? Jeżeli środowisko jest gigantyczne i jestem w większym mieście, no to myślę, że bym się już też tak nie przejmował. I gdybym chciał powiedzieć, to dał sobie powiedzieć. Ja się w ogóle nie podoba, co ty robisz, on się śmieje i... No ale to wiecie, no to jest moje jednostkowe, więc każdy powie ci coś innego, no nie? Ja bardziej patrzę pod tym kątem, że wiem, że realia w dużym mieście i w hermetycznej grupie, w dużym mieście i w bardzo gdzieś tam dużym środowisku są inne niż w małym mieście i w hermetycznej grupie ludzi. No nie podjął się ludzi walki. Już po samej walce, ale na lodoktagonie doszło do spiny pomiędzy Denisem a Szeligą. Ale najlepiej zapytać kogoś, kto jest nieco bardziej zaznajomiony z twoją konkretną sytuacją i problemem, no nie? To tutaj warto wyjaśnić, że Szeliga towarzyszył Dondiego podczas wyjścia i też stał jego narożników. To sytuacja wyglądała na napiętą, ale się dowiedzieliśmy z wywiadu Szeliga, no, i podobnie. Lepiej, jak jest taka opcja, to okej, nawet wejdź sobie na naszego Discorda, poproś kogoś o rozmowę i opisz dokładnie też samą sytuację, tak? Mamy parę fajnych osób. Pączek na przykład lubi bardzo gadać o pracę, jest bardzo często dostępny, więc możesz pomęczyć Pączka naszego. On ma teraz nick. Goruj ten Magale, synek. Ale jest fioletowy, więc jak go poprosić, to na 100% z tobą pogada. On lubi strasznie gadać. Publiczny przepis był piątkę z Denisem. Chcę jeszcze zapytać jedną rzecz, bo oni okazali sobie szacunek po walce, a ty tam podszedłeś i widzieliśmy, że mówiliście sobie coś czoło w czoło. Co tam się stało? Nie, po prostu mieliśmy taką jakby lekko niewyjaśnioną sytuację z Denisem i po prostu jak już później przyszedł do szatni, a sobie wyjaśniliśmy, a zbliżyliśmy sobie do małej piątkę, także tak, to mówiłem wcześniej, i Denis powiedział, nie było tematu. Jeszcze dosłownie na chwilę wrócę do wydarzeń z Gumenga i Hailin na Ergo Arenie. Już we wcześniejszym momencie, na którym mieliśmy na trybunach i poza nimi, nie dotyczyły konfliktu. Właśnie, kto idzie na paradę Gaja? Kim się widzę na paradzie Gaja? Patelnia zweryfikuje. Patelnia zweryfikuje. Czat, z kim się widzę zaraz 2-3 dni na paradzie Gaja? Ojciec Denisa podczas wywiadu Mateusza Kaniowskiego. Tym samym proszę odrzucić słowa Pawła z kanału Dla Pieniędzy, który podobno rozmawiał z jednym z kibiców i ten skazał na taką genezę. Wątek ten został poruszony również po walce i Denis jasno stwierdził, że był w Gdańsku. Ej, to koniecznie mówcie, że jak gdzieś tam nie zobaczycie, no bo fajnie, żebyśmy też mieli okazję z sobą pogadać, zbić pionę, cokolwiek, no nie? Super by było. Więc nie kitrajcie się czy coś, tylko od razu podbijajcie. Będzie jakaś sekcja pewno awizawy maszerującej. Nie ma z tym problemu, a nawet, że zabiera tam córkę na wakacje. Ale chodzi o jakieś sytuacje, że ktoś coś chciał mi zrobić? Nie wiem, wyjdźmy sobie.